Słyszymy dzisiaj w Ewangelii zdanie Pana Jezusa, niech Wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie, a co nadto jest od złego pochodzi. A kilka rozdziałów dalej Pan Jezus powie, że w dzień sądu będziemy rozliczeni z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiemy. No, trzeba powiedzieć bardzo mocne wypowiedzi Pana Jezusa. Takie postawienie sprawy na ostrzu noża. Okazujemy komuś miłość, kiedy nie zamęczamy go swoim gadaniem. Okazujemy drugiemu człowiekowi miłość, kiedy dotrzymujemy słowa. Okazujemy drugiemu człowiekowi miłość, kiedy mówimy do niego z sensem, kiedy mówimy mu prawdę. Żyjemy w czasach wielkiej inflacji słów, one tracą na znaczeniu, łatwo jest wycofać się z danego słowa, łatwo jest kogoś zagadać, łatwo jest lać wodę czy rzucać słowa na wiatr. Tymczasem Ewangelia przypomina nam, że słowa, które mówimy, mają wielkie znaczenie. Jeżeli dzisiaj myślimy o jakimś błogosławieństwie z początku tego tygodnia, które moglibyśmy przypasować, do naszego mówienia, to może niech to będzie błogosławieni, miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Bądźmy miłosierni dla tych, z którymi rozmawiamy, przez to, jak rozmawiamy i co do nich mówimy.